Cześć, tu Maciek z tej strony, a przed Państwem Honda Civic Type S 8 generacji silnikiem 1.4 100 koni VTEC. Honda Civic, jak to marka Honda, potrafiła naprawdę zaskakiwać klientów swoim designem pojazdów. Ogólnie na początku trzecia generacja jak kwadraciaki, potem też dosyć duża furora, piąta generacja, auta zaokręglone, tak zwana, dla wszystkich, których też mydelniczka, z takim specyficznym kolorem, każdy pewnie kojarzy, takim aqua blue. No i później ten szósta generacja, czyli też takie rozwinięcie tego jajka, też takie zaokrąglone kształty. Potem siódmej coś im odbiło i stwierdzili, że zrobią Honda Civic, który wygląda jak van, praktycznie dosyć wysoka karoseria, ogólnie samochód niezbyt ładny. No i tutaj mamy ósmą generację. W ósmej generacji po prostu pozamiatali. Porównajcie sobie samochody, które w tym roku też debiutowały. Ona była pokazana w 2005 roku na targach w Frankfurcie, a może dwa lata wcześniej, czy rok wcześniej był pokazany Golf 5, tak samo Ford Focus. No i już nie wspomnę o Oplu Astra H. No to auto po prostu nic dziwnego, że zdobyło przydomek w Polsce UFO, bo wygląda naprawdę kosmicznie. Tutaj mamy wersję po liftingu. Mi się to wersja bardziej podoba, bo ten grill jest taki bardziej, jak to się mówi, no już normalny. Tamten grill jest połączony z takim ala całym jakby światłem. No troszeczkę to już jest przerost formy nad treścią. Sylwetka jak to w Civicu, dosyć masywna. Samochód wygląda tak bardzo sportowo, półokrągło, podobny trochę tutaj, jak widzicie z boku, jest do Alfy Brery, gdyby nie ten spoiler, też taki zaokrąglony tył. No i w Hondzie, jak to w Hondzie, oni często też dużo kombinowali, bardzo te samochody były oszklone, przednia szyba jest duża, z tyłu oprócz tego spoilera też jest duży, boczna szyba, tył trzy drzwiówkach też jest wielka. No i to właśnie wspominałem Wam o tym grillu, ten grill mi się bardziej podoba, to auto wygląda naprawdę agresywnie. A tutaj jeszcze mamy do czynienia z wersją Type S, czyli delikatnie inne zderzaki, nakładka. Fajnie się to prezentuje. Tutaj też te chromowane akcenty, jak klamki w lewo od paliwa, wygląda naprawdę nieźle. A co o Hondzie? 207 tysięcy przebiegu, opony świeżutkie, dwuletnie, z przodu też nowe tarcze i ogólnie Honda bardzo dobrze wyposażona, czujniki parkowania, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu i ogólnie, jak na pewno widzicie na filmie, pojazd prezentuje się bardzo ładnie, był też bardzo długo serwisowany, ale o tym przeważnie opowiadam. Wewnątrz pojazdu nigdzie nie jest zgnita, z tyłu tarcze też są świeże, no ale trzeba troszeczkę pojeździć, żeby się dotarły. Myślę, że na zewnątrz pojazdu to wszystko. Wracamy do wnętrza. No to nagrajmy sobie serwisy pojazdu. Tutaj widzicie pierwsze wpisy. Dalej przechodzimy na następną stronę. Że tak śmiesznie ktoś zaznacza, po prostu taki pasował mu, wiadomo, jak widzicie, przebieg. Tu 125, to jest 130, to 141. Ogólnie Honda sobie życzyła, że mogliście nawet przyjeżdżać co 10 tysięcy. Tu mamy dalej. Chyba przedostatni, ale tutaj za dobrze nie widzę. Tu mamy w 20 roku w lutym 183 w autoreparatur. I tu chyba jeszcze mam takie potwierdzenie tej naprawy. I to jest ostatnia, która była robiona jeszcze w tym roku, w marcu 202. Teraz mamy 207. I jest to też pod maską, jest świeży olej. Więc z tym następny klient nie musi chociaż przez 5000 km się męczyć. No ale jeszcze nie wspomniałem jeszcze o silniku. No silnik według mnie ten 100 koni po lifcie wystarczy do tego samochodu. No i przy okazji też trzeba przy tych cenach paliwa zapłacić mniej za przy dystrybutorze. Ale że działo się na tym aucie na zewnątrz, to w środku to już się dzieje kosmicznie. To auto tak w środku wygląda, żebyście teraz dodali na przykład tu jakiś kolorowy wyświetlacz. Nawet nie, nawet tutaj byście dodali jakiś kolorowy wyświetlacz i tutaj drugi i spokojnie to wnętrze tego pojazdu możecie sprzedawać w samochodzie z tego roku. Może nie wygląda mega kosmicznie jak w niektórych, że jest wielki tablet, ale dwa, trzy kolorowe większe wyświetlacze załatwiłoby sprawę. Naprawdę nie postarzało się atom rozwiązania jakby z dwoma kapliczkami, jak ja to mówię, skopiował Peugeot w swoich nowych odsłonach. Wygląda to dość fajnie, bo kierownica nie zasłania
tutaj prędkości i jest to dość czytelne. No ale zacznijmy sobie od lewej strony standardowo. Tu mamy fajne wykończenie takim ala aluminium. Ładnie się to prezentuje. Mamy składane lusterka. Ładnie się tutaj składają. Cóż jeszcze? Oczywiście sterowanie nimi. No i też bajerancki przycisk troszeczkę z lewej strony, jak w Porsche Start Engine. Czyli tylko przekręcamy na stacyjkę na drugą pozycję i odpala. Tutaj jest włącznik od tylnych czujników parkowania, jakaś WSA, nie pamiętam, czy to nie jest czasem system start-stop. Dalej licznik, to już pokazywałem Wam przez chwilę. Tutaj mamy ekranik od klimatyzacji i od radia. Radio na razie włączyłem, klima jest dwustrefowa. I mamy takie śmieszne też tutaj sterowanie na boku, żeby ktoś nie musiał sięgać, bo tutaj jest wszystko pod kierowcę przystosowane. Może sam sobie zmniejszyć temperaturę. Tutaj podgrzewane lusterka, klima automatik. Dalej mamy radyjko. To też taki fajny bajer wygląda, jakby były z jakiegoś kryształku te awaryjne. Przechodzimy na środek, dalej takie pseudo szczypkowane aluminium, tu jest jakiś mały schoweczek, gałka zmiany biegów, podgrzewane fotele, no tu jeszcze oczywiście jest popielniczka, no i mamy schowek lub miejscem uchwyty na kubki. Jest tu już nowocześnie, możemy sobie zmniejszyć szerokość, możemy sobie na małą puszkę zrobić tutaj jakąś przegródkę na coś innego. No i w podłokietniku mamy USB AUXa i normalną wtyczkę na wpięcie ładowarki. Czy o wnętrzu powiedziałem Wam wszystko? Chyba tak. No, z tyłu mamy też ISOFIX. No i oczywiście warto dodać, że auto jest w takich fajnych welurkach do głaskania. Zagłaskamy do góry, będzie tak. Przegłaskamy, będzie już inaczej. Wygodnie się na tym siedzi. Jest takie to przyjemne dotyku. Fotele są ładnie, nie zniszczone. Spójrzcie jeszcze na mój fotel, tutaj jest cały, tak samo tutaj, fajną, taką białą nicią nadaje temu pojazdu fajną taką stylizację. Też fotel regulowany w trzech płaszczyznach, góra, bok, przechylenie. Tu mamy otwieranie klapy oraz wlew paliwa. No i oczywiście te takie nakładki, też to ładnie wygląda. Zostało Wam jeszcze pokazać kierownicę z dala, tu nie jest zniszczona, mamy na niej tempomat. Tutaj info do zmiany na komputerze, nam pokazuje aktualne spalanie. Skóra na kierownicy bardzo ładna, nie zniszczona. Ogólnie wnętrze pojazdu bardzo mi się podoba w tym aucie. Mogę dać mu duży, pozytywny plus. Myślę, że powiedziałem już o wnętrzu wszystko. Zapraszam Was do polubienia mojej strony Mavcar Automoto lub też Instagrama Mavcar Auta. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone z fakturą VAT marża, więc nie ponosicie dodatkowych kosztów. Oraz możecie do auta dokupić sobie roczną gwarancję. I jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu, mogę w rozsądnych pieniądzach Wam go przytransportować. Jeszcze mogę Was zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, bo może pojawią się auto takich, jak akurat szukacie. Może coś Wam się tutaj spodobało, lub zostawienia jakiegoś komentarza pozytywnego lub negatywnego, bo zawsze coś się może znaleźć do poprawy. Pozdrawiam, hej!